Ludzie kłócą się i rozstają od wielu, wielu lat. Często rozchodzą się nawet z tak banalnych powodów jak na przykład Fortnite. Nie wierzycie? Dlatego dzisiaj przygotowałem wam 5 związków, które rozpadły się z powodu Fortnite. Jak w każdym odcinku, tak i teraz możesz wygrać 1000 fałdolców. Wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał dzwoneczkiem, zostawisz lajka pod tym filmem, napiszesz w komentarzu słowa spoko film i zaobserwujesz mnie na Instagramie, bo tam na Instastory pojawią się wyniki, także jest to konieczny warunek, link macie w opisie na dole. Mam dla was także ciekawą informację, mianowicie będę 30 marca na gali Fame MMA w Łodzi, także jeżeli chcecie mnie spotkać i zbić piąteczkę, to będzie to bardzo dobra okazja. I oczywiście, pamiętaj o wpisaniu najlepszego kodu w Polsce, wpisz kod MASNO w sklepie Fortnite. Jedziemy z tym śledziem. Szczerze, to nigdy nie przypuszczałbym, że przez Fortnite rozpadają się związki, ale gdy zagłębiłem się w poszukiwaniu informacji na ten temat, znalazłem naprawdę mnóstwo artykułów i wyznań. Jednym z nich jest historia nastoletniej Kate, która postanowiła zapytać na forum dla kobiet, czy zrobiła dobrze, że zerwała ze swoim chłopakiem, który po przegraniu w Fortnite wyładował swoją złość na jej bracie i uderzył go. Pozostałe forumowiczki oczywiście mówiły jej, że zrobiła bardzo dobrze i dodatkowo powinna tę sprawę zgłosić na policję, ponieważ zachowanie chłopaka nie jest normalne. Jestem niesamowicie zaskoczony, co Fortnite potrafi zrobić z ludźmi, żeby pobić kogoś innego za swoje niepowodzenie w grze? Przecież to jest chore. Niezależnie od tego, czy ta osoba jest nadal jej chłopakiem, czy nie, to ja na jej miejscu nie spędzałbym z nim więcej czasu. Pewna brytyjska para rozwiodła się po tym, jak 24-letnia Amy Dabbler przyłapała swojego 25-letniego męża Tomasa na graniu w Fortnite z inną kobietą. Wszystko byłoby okej, gdyby nie fakt, że mężczyzna nawet nie zdradził swojej żony. On po prostu grał w Fortnite z inną kobietą, którą poznał na forum internetowym. Jego żona była strasznie zazdrosna i na nic zdały się tłumaczenia Tomasa, że przecież do niczego nie doszło i po prostu przyjemnie gra mu się duo z tą dziewczyną. Naprawdę niesamowita i zabawna historia pokazująca, co zwyczajna zazdrość potrafi zrobić z ludźmi. Wszyscy raczej wiemy, że gry potrafią uzależnić. Jednak zdesperowane dziewczyny, które miały już dość, że ich chłopak je ignoruje i poświęca więcej czasu dla Fortnite'a niż dla nich, przygotowały petycję, która miała na celu usunięcie i zdelegalizowanie Fortnite'a. Brzmi abstrakcyjnie, ale jest to najprawdziwsza prawda. Pod petycją podpisało się kilka tysięcy osób, a cała sprawa odbiła się szerokim echem w zagranicznym internecie. W sumie to nie dziwię się tym dziewczynom, one po prostu martwią się, że przez Fortnite ich związek może się rozpaść. A jeżeli niektórzy wolą grać całymi dniami w grę i zaniedbują życie w realnym świecie, to powinni czym prędzej się opamiętać. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie na ten temat, ale ja uważam, że nigdy gra nie powinna przejąć kontroli nad naszym życiem. Do 290 tysięcy subskrypcji brakuje nam naprawdę niewiele, a chciałbym, aby tę liczbę udało nam się osiągnąć jeszcze w tym miesiącu. Także jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to teraz. Dzięki! 18-letnia dziewczyna o imieniu Ashley naprawdę bardzo mocno kochała swojego chłopaka. Ich związek układał się bardzo dobrze do momentu, w którym to kumpel jej chłopaka pokazał mu Fortnite'a. Mężczyzna wciągnął się w grę tak bardzo, że wolał grać z kolegami na konsoli niż wyjść na romantyczną kolację ze swoją drugą połówką. Dziewczyna była zasmucona tym zachowaniem, ale jednocześnie bardzo wyrozumiała i nawet kupiła swojemu chłopakowi w prezencie pada, na którym były ich wspólne zdjęcia, aby on pamiętał o niej, gdy gra zacięcie w produkcji od Epic Games. Jednak to nic nie zmieniło. Mężczyzna nadal nie zauważał starań swojej dziewczyny, więc ona postanowiła z nim zerwać i zakończyć trwający 2 lata związek. Taka smutna historia pokazująca, że naprawdę Fortnite potrafi wejść za mocno. 16-letnia Stephanie Wilson szukała skutecznego sposobu, aby udowodnić niewierność swojego chłopaka. Jako już wiedziała, że jej chłopak lubi grać w Fortnite'a, to wpadła na błyskotliwy pomysł. Założyła na Facebooku fałszywe konto atrakcyjnej dziewczyny i przy pomocy grupki na tym serwisie społecznościowym zaproponowała mu wspólną grę w Fortnite. Chłopak szybko połknął haczyk i zamiast rozmawiać o Fortnite, to zaczął namawiać dziewczynę na spotkanie w kawiarni i namiętnie z nią czatować. Jakież było jego zdziwienie, gdy po jakimś czasie okazało się, że tą tajemniczą dziewczyną jest jego obecna dziewczyna. Naprawdę chciałbym zobaczyć jego twarz w tym momencie, jak on zareagował. Taka oto ciekawa historia z Fortnite'em w tle. Tak oto dotarliśmy do końca tego odcinka, także jeżeli właśnie teraz mnie słyszysz, to na pewno cię zaciekawił, co oznaczałoby, że powinieneś zostawić suba z dzwoneczkiem i lajka pod tym filmem, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Wpadnij na Instagrama, fanpage i grupę. Miłego dnia, cześć!